Jestem tatą Maćka z trzeciej. Jakiego Maćka? Maćka, tego z trzeciej klasy. Mówił mi, co ty wyprawiasz. On przychodzi do domu, zapłakany. Jaki Maciek? Maciek z trzeciej. Ale ja nawet nie znam tego ja człowieka, No ale to czemu go gnębicie? Nie znacie go ja i go gnębicie? Ja nikogo nie gnębię, proszę pana, ja mam wzorowe zachowanie. No ale wiesz, to nic nie znaczy. Fritz też dobre miał zachowanie w podstawówce. Z mojej klasy? No. Felberg? Felberg. I potem przychodzi do domu zapłakany, nie może spać całą noc. A, taki większy. No, taki to, większy, no. Możemy podejść do niego, porozmawiać. No. Maciek? A ty też to robisz, tak? W jednej ja nie wiem, ale ja nawet Maćka nie dotknął, on chodzi na do klasy. Ja no, ale to nie jest równoległa klasa. Ja chodzę z pierwszej. No właśnie, on jest z trzeciej. No, no, to gnębisz starszego? Nie też się nie. No pies, mówi mi, że ty się znęcasz. Pana tam jest, to ja, bo tam udał się znęcano, więc nie pomógł. Nad tobą się znęcano? W gimnazjum, tak. A teraz tu się nie znęcają? No nie, no po co? Nie znam żadnego Maćka, to podobno częstujesz go, papierosami? Nie palę papierosów nawet. No bo częstujesz jego. Ja stąd idę. No nie, no to ja jestem jego tatą. No ja wiem, ale żeby wyjaśnić im później. No ale to wiesz, no tak się zachowywać to niedobrze. Ale ja chyba nie wiem, o co mu chodzi teraz. No nie możesz spać, ostatnio dostał samą ocenę, bo nie mógł spać przez ciebie. Przeze mnie? No. A co, to moja wina, że dostał samą ocenę? Nie, no podobno tam, wiesz, no robisz mu jakieś straszne rzeczy, katujesz go. Co? No. A ty mu pomagasz w tym? Co? Gnębisz też Maćka? Właśnie. Jaka Maćka? No Maćka z drugiej klasy. Jakoś my go nie znamy. Maćka. A to czemu go gnębicie? Nie gnębimy go. Opowiadał mi, że na przerwach po prostu, wiesz, on potem się boi. To jest tak, ja na przerwach chodzę na polarnię, tak? No. Ja nie wiem, czy on pali, bo go nie znam. No. To jak mogę mówić? A on jeszcze pali, tak? Ja nie wiem, czy on pali. Przepraszam bardzo, ja nie wiem, o którego Pawła chodzi, ja naprawdę. Pawła z drugiej klasy. Ale co może mówić? Ale to nie zrobiłeś tego? Nie, ale ja nie wiem naprawdę, co zrobiłem. Ale nie znam. Widzisz, no i to jest problem, gnębisz osobę, której nie znasz. To jest straszne. Pana, ja go nie gnębię. Nie, ja go nie znam w ogóle, nie kojarzę. Nie, a ty pomagasz mu w gnębieniu? Chcesz, będziesz ukrywał? Będziesz go krył? No nie, tak mi mówi, no Paweł Felberg. Pana tam wyjaśni, tak? W razie i Paweł. No dobra. Pan zadzwoni do dobra. Bo on mówił, że potem nie może się uczyć, bo płacze całą noc ma zarwaną. Przysięgam panu, ja nie wiem, czy on pali, ja go nie znam, nie widziałem go. No. Jakbym go zobaczył, może bym wiedział, o kogo chodzi, tak? Pana, ja mogę sobie powiedzieć, ja jestem w nim na każdej przerwie dla walki. Palicie, szlugi. Dobra, a Sebastiana, możecie przypilnować, żeby nie palił, jak on pali? Bo to jest Sebastian. Ale właśnie on ten, co go gnębisz. No, tak powiem panu, ja nikogo nie znam. Aha, no nie dasz rady. Dobra, dobra. Generalnie ukryta kamera. Ale się dobrze się nabrałeś. Me gusta! On przychodzi do domu zapłakany. Podobno się wyżywasz na nim. Nie, to ja bym poznał syna, to nie on.